Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska. Witam cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Jeśli interesują cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone, i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o people pleaserach z angielskiego, czyli w wolnym tłumaczeniu z polskiego, będziemy rozmawiać o ludziach zadowalaczach. Zawsze przed każdym odcinkiem podcastu rozmawiam z Wami, zostawiam Wam boksa do zadawania mi pytań. I to, co mogę powiedzieć dzisiaj już na pewno, to to, że wiem. Także po warsztatach, które prowadzę, także po tym boksie, który Wam zostawiłam, wiem na pewno, że temat people pleasingu, bycia człowiekiem zadowalaczem, jest dla Was tematem ogromnym. I nie tylko dla Was, kochani. Ja też jestem na odwyku od bycia człowiekiem zadowalaczem. Myślę, że ten odwyk zaczęłam ładnych 10 lat temu, kiedy w ogóle zaczęłam się stykać. Z tematami około samorozwoju, około poszerzania świadomości, około rozwoju własnej tożsamości i, i, i też około pracy z przekonaniami. I ten odwyk dla mnie trwa około 10 lat. Ja specjalnie używam słowa odwyk, ponieważ jak przy każdym odwyku, mamy dni, mamy sytuacje, gdzie jest nam łatwiej, gdzie jest nam trudniej. I ja też. Czasami mam takie sytuacje, czasami mam takie dni, mimo 10 lat bardzo rzetelnej pracy ze sobą. Czasami mam takie sytuacje, czasami mam takie dni, gdzie nie jest mi wcale tak prosto nie wejść w tę strategię przetrwania, nie wejść w strategię people pleasingu, bycia tym człowiekiem zadowalaczem. I ja, tworząc każdy odcinek podcastu, ja sobie piszę robocze tytuły. Jak robię notatki, zastanawiam się, czym chcę się z Wami podzielić, piszę sobie robocze tytuły, i szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ja użyję tego tytułu, który sobie zapisałam tutaj roboczo, chociaż może użyję, nie wiem, ale na pewno chciałam go dla Was przeczytać. Więc ten roboczy tytuł, który ja zapisałam na rzecz tego odcinka, brzmi: People pleasers, będę cicho lub wejdę ci w tyłek. Wszystko za cenę pozoru bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości. I myślę, że w samym tym tytule jest wiele słów kluczy zawartych, bo z jednej strony będę cicho jak najbardziej, to jest jedno jeden z wątków people pleasera, wejdę ci w tyłek jak najbardziej, to jest drugi z wątków people pleasera ale też wszystko za cenę pozoru bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości a więc my wchodzimy w tego zadowalacza, bo nie czujemy się bezpiecznie my wchodzimy w tego zadowalacza bo nie czujemy się wartościowi, nie czujemy się warci, i o tym będę dzisiaj mówić. Oprócz tego będę charakteryzowała ludzi zadowalaczy, czyli kim oni są, gdzie ta strategia wchodzenia w tego zadowalacza, gdzie ona się tworzy, w jakich okolicznościach, w jakich domach, w jakich sytuacjach, e, czyli też można powiedzieć, w, jakiej, w, w urodzie jakiego dzieciństwa, może tak. Będziemy też dzielili się różnymi przykładami people pleasingu, bo ja people pleasing, w ogóle bycie człowiekiem zadowalaczem, ja to widzę jako spektrum, to znaczy widzę to jako bardzo szeroki temat, bo to nie zamyka się w tak prostej koncepcji jak to, że ja, Marianna, człowiek zadowalacz, czy ja, Hania, Kasia, Bartek Łukasz, człowiek zadowalacz, chcę, żeby wszyscy dookoła mnie byli szczęśliwi. Nie. To jest takie mm, omiatanie tematu po powierzchni. Natomiast ja z wami chciałabym wejść zdecydowanie głębiej, bo uważam, że temat um, people pleaserów i people pleasingu to jest taki bardzo duży, głęboki worek, który naprawdę wiele, wiele w sobie mieści. No i będziemy sobie wreszcie na sam koniec mówić o tym, jak z tego ruchu wyjść, jak zacząć swój odwyk, na co zwracać uwagę. Myślę, że to będzie soczysty odcinek. I jeżeli jesteś gotowy na spotkanie się w sobie z tym tematem, bycia człowiekiem zadowalaczem, to zapraszam cię, żebyś został ze mną i został z nami. No dobrze, no to od początku. Kim są ludzie zadowalacze? Przede wszystkim to są osoby, które stawiają siebie zawsze pod innymi. Oczywiście w tym jest jakieś takie wewnętrzne, zarządzające tymi ludźmi przekonanie, że ja nie jestem tak wartościowy jak drugi człowiek. Że ja jestem gorsza, gorszy niż, niż drugi człowiek, albo że moje potrzeby są mniej ważne niż potrzeby drugiego człowieka. Dlaczego mamy takie wewnętrzne przekonania? O tym będziemy mówić zaraz. Natomiast pierwszą taką cechą charakterystyczną ludzi zadowalaczy jest właśnie to, że to są osoby, które stawiają się pod innymi. To są ludzie, którzy potrzeby innych ludzi, stany emocjonalne innych ludzi stawiają nad sobą. To są też nierzadko ludzie. Ci ludzie zadowalacze, to są też nierzadko ludzie, którzy nie chcą przeszkadzać. Którzy nie chcą sobą zajmować dużo miejsca, dużo przestrzeni, którzy chcą być subtelni, cisi, mali. Nie chcą, przesz nie chcą przeszkadzać. Tak jakby nie chcieli sobą, swoją wyraźnością, swoją głośnością, swoim byciem, swoją autentycznością, tak jakby nie chcieli tym, Psuć doświadczenia innych ludzi. To są osoby, które często biorą odpowiedzialność za stany emocjonalne innych ludzi na siebie, czyli czują, że oni muszą odpowiadać za to, żeby ludzie dookoła nich byli szczęśliwi, zadowoleni, spokojni. I to są em, ludzie, którzy mają generalnie często problem z wyrażaniem się. To są często ludzie, którzy mają problem z wyrażaniem własnej złości, oczywiście z wyrażaniem własnych potrzeb, oczywiście z wyrażaniem własnych stanów emocjonalnych, bo w ogóle people pleaserzy, ludzie zadowalacze, oni często nie wiedzą, co czują. Oni często nie wiedzą, czego potrzebują, ale za to wiedzą, czego potrzebują ludzie dookoła nich. Zdają się domyślać, co czują ludzie dookoła nich. Dlatego ja często mówię, że ludzie zadowalacze, people pleaserzy, nie żyją w sobie, oni żyją poza sobą. Oni żyją w myślach, w uczuciach, w emocjach ludzi dookoła siebie. Czyli można powiedzieć, że people pleaser kurde, wiecie, tak teraz o tym myślę i people pleaser to jest człowiek, który jest ukorzenia bardzo 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 zmęczony bo on cały czas musi kontrolować Całe środowisko zewnętrzne, a w kontrolowaniu całego środowiska zewnętrznego, musi cały czas kontrolować ludzi, z którymi przebywa. Czy każdy jest spokojny, czy każdy jest szczęśliwy, czy atmosfera jest spokojna, czy wszystko jest wygładzone, ułożone, czy każdy się z każdym dogaduje, czy każdy ma dobre doświadczenie, czy każdy się dobrze bawi. Oni są strasznie zmęczeni, muszą być strasznie zmęczeni, bo oni są w każdym. Oni jakby odpowiadają za stan emocjonalny każdego dookoła nich. Odpowiadają za atmosferę każdej przestrzeni, w której się znajdują. W związku z tym jedno można stwierdzić na pewno. People pleaserzy to są osoby, które żyją w głębokim odłączeniu od siebie. People pleaserzy to są osoby, które żyją poza sobą. Żyją w doświadczeniu każdego innego poza swoim własnym. Można też powiedzieć, że. A raczej trzeba powiedzieć, że ludzie zadowalacze to są osoby, które są pozbawione własnej tożsamości i własnej wartości. Są pozbawione własnej tożsamości, a więc nie wiedzą, kim są. No bo można powiedzieć, że w każdej relacji są kimś innym. Jeśli ktoś mnie potrzebuje jako swojego ratownika, ja nie zawiodę będę ratownikiem. Jeżeli ktoś mnie potrzebuje jako swojego opiekuna, ja nie zawiodę, będę opiekunem. Jeżeli ktoś mnie potrzebuje już natychmiast, żebym gdzieś przyjechała, pojechała, dowiozła, zawiozła, zrobił, zrobiła, zrobię, będę akurat tym w relacji, kogo ty dziś we mnie potrzebujesz. To dlatego. People pleaserzy nie mają własnej tożsamości, bo oni są po prostu wszystkim tym, czego ludzie dookoła nich potrzebują. Tak, jakby sami nie mieli własnego kształtu, własnego koloru, tylko w zależności od wymagań zewnętrznych, od wymagań danej relacji czy danej osoby, people pleaser się stawia w takim kształcie i w, jakim, w takim kolorze, w jakim akurat go potrzebujesz. No i też powiedziałam, że to są osoby pozbawione własnej wartości, no bo oni nie wiedzą, że są coś warci. Oni są warci w kontekście do, czyli swoją wartość można powiedzieć wykuwają przez bycie dobrym doświadczeniem dla innych. Oni swoją wartość wykuwają przez bycie przydatnymi, przez bycie dorany przyłóż. Tak, więc ich wartość jest zależna od tego, jak inni ich odbierają, tego, czy są w stanie innym coś dać tego czy są w stanie innym coś zapewnić. I people pleaser często czuje, że on sam w sobie, taki jaki jest, nie starcza. Że on musi dopiero dać coś ekstra od siebie, żeby mieć wartość. Że on musi być przydatny, że on musi em, zapewnić dobre doświadczenie czy właśnie musi wziąć odpowiedzialność za emocje drugiego człowieka. Czy musi kogoś z czegoś wyciągnąć, wtedy dopiero mam wartość. Jak coś dałem drugiemu człowiekowi, jak coś jasno dałem drugiemu człowiekowi. I wreszcie, ostatnia charakterystyka, którą chciałabym tutaj zaznaczyć. Ludzie zadowalacze to są osoby, które wręcz czują wewnętrzną presję do pudrowania, wygładzania i utrzymywania dobrej atmosfery. Czyli people pleaser z całą pewnością będzie w ogromnym niepokoju, kiedy atmosfera nie będzie spokojna. People pleaser będzie w ogromnym niepokoju, kiedy atmosfera w danym pomieszczeniu, w danym środowisku dookoła niego nie będzie ułożona, sympatyczna. People pleaser ba weźmie to wszystko na siebie i weźmie na siebie także odpowiedzialność za to, żeby ludzie dookoła byli spokojni i żeby się dobrze bawili i żeby się dogadywali ze sobą. People pleaser weźmie za to odpowiedzialność. Więc to jest człowiek zadowalacz. Więc wy od razu już możecie sobie sprawdzić, kurde, czy to ja. Czy to ja jestem człowiekiem zadowalaczem, a więc czy to ja jestem osobą, która ma problem z wyrażaniem, która nie mówi nie, która y, nie odmawia, czy ja jestem osobą, która ma poczucie braku własnej tożsamości, braku własnej wartości, czy ja jestem osobą, która bierze odpowiedzialność za atmosferę dookoła mnie, czy ja jestem osobą, która bierze odpowiedzialność za stany emocjonalne ludzi dookoła mnie, czy ja jestem osobą, która czuje się w presji i odpowiedzialności, żeby każdy Człowiek dookoła mnie miał dobre doświadczenie. Czy mnie, czy w ogóle innych ludzi jeszcze, prawda? Czy ja jestem osobą, która nie mieszka w sobie, tylko czy ja jestem osobą, która mieszka w myślach i uczuciach każdego dookoła mnie? Nad tym się zastanówcie. Czy to jesteście wy? To sobie rozpoznajcie. Jeżeli ja jestem tym człowiekiem zadowalaczem, to skąd mi się to bierze? Po pierwsze, people pleasing jest pokłosiem tych domów, w których my jako dzieci dawałyśmy, dawaliśmy, a nie brałyśmy i nie braliśmy. Naturalny wpływ w systemie rodzinnym jest następujący. Rodzice dają, a dzieci biorą. Rodzice dają do 18 roku życia przede wszystkim a dzieci biorą do 18 roku życia przede wszystkim. Chociaż tak naprawdę to te pierwsze lata życia nas kształtują u fundamentu. Natomiast, no wiadomo, do 18 roku życia rodzice się nami zajmują, rodzice się nami opiekują i są naszymi prawnymi opiekunami. Więc do 18 roku życia dzieci biorą od rodziców. I później, jak naturalnie wygląda ten y, prawidłowy pływ systemu, wygląda to tak, że my po 18 roku życia, około 18, 19, 20 roku życia, czujemy taką naturalną, wewnętrzną, organiczną, dobrą presję, żeby wszystko to, co dostaliśmy, zanieść dalej do swojego życia. No, i tutaj oczywiście my, y, młodzi 19-20-latkowie, idziemy dalej do swojej y, relacji w ogóle do swoich relacji, do swojej pracy, do swoich kreacji, do swojej kreatywności. No generalnie idziemy zanieść to wszystko co dostaliśmy, takie jakie to dostaliśmy, idziemy zanieść to do własnego świata. I to jest ten taki scenariusz życzeniowy, ten scenariusz idealny, gdzie my do tego 18 roku życia dostajemy od rodziców, a potem idziemy to zanieść do swojego świata, do swojej pracy, do swoich relacji, do swoich dzieci, które też później będziemy mieć. Natomiast zaburzony pływ systemu, zaburzony nurt systemu, ja to porównywałam w którymś odcinku podcastu do yy, wodospadu, który płynie nie tak jak powinien, nie od góry do dołu, tylko od dołu do góry. Ten zaburzony pływ systemu występuje wtedy, kiedy to dzieci dawały rodzicom. Czyli mówimy tutaj tak naprawdę o dzieciach sparentyfikowanych, czyli dzieciach, które z różnych przyczyn musiały być opiekunami swoich rodziców. I teraz, jeżeli dziecko musiało być opiekunem, musiało się opiekować stanami emocjonalnymi rodzica, bo tylko wtedy rodzic był szczęśliwy lub szczęśliwszy, lub tylko wtedy dziecko czuło się bezpiecznie lub bezpieczniej, to jakie przekonanie w takim dziecku się zinternalizowało? Po pierwsze, że żeby być bezpiecznym, to ja muszę dawać. Albo żeby być bardziej kochanym. Żeby przynależeć, żeby być bardziej widzianym czy uznanym, ja muszę dawać. I ba, w takim dziecku w ogóle wykształciło się przekonanie, że normą jest dawanie, że od ludzi, że od świata się nie bierze i nie zajmuje się miejsca swoimi emocjami, czy swoimi potrzebami, czy swoimi stanami, tylko przede wszystkim trzeba dawać. Żeby przeżyć, żeby przetrwać, trzeba dawać. Ale też być może w takim dziecku, które Dawało swoim rodzicom, mogło się zinternalizować i wykształcić przekonanie, że mam wartość wtedy, kiedy jestem przydatna i przydatny. Mam wartość, kiedy obdarowuję innych ludzi swoją uwagą, swoim widzeniem, swoją opieką. No i oczywiście w konsekwencji w takim dziecku wykształca się także przekonanie, że ja nie jestem ważna, ja nie jestem ważny. Mój rodzic jest ważny, jego stan emocjonalny jest ważny, jego potrzeby są ważne. To, z czym rodzic sobie nie radzi, to jest ważne. A gdzie tam miejsce na mnie, miejsce na moje emocje, na moje potrzeby? Nie, ja nie jestem ważna. Przede wszystkim stan rodzica jest istotny i ważny. I to nie jest um, dziwne myślenie dziecka, to jest całkowicie naturalne myślenie dziecka, bo dziecko wiadomo, że jeśli trzeba, dorzuci wszystko na rzecz rodzica. To jest nasza biologia, bo na takim głębokim, prymarnym, biologicznym poziomie, jeżeli zabraknie mojego rodzica, to ja umrę. Jeżeli zabraknie mojego rodzica, to ja też nie przeżyję. Więc my, jeżeli trzeba, rzucamy wszystko na rzecz rodzica, na rzecz dbania o rodzica. I zawsze. Zawsze, jeżeli dziecko stoi przed takim dylematem, czy zrobić miejsce na moje własne emocje, czy zadbać o rodzica i wesprzeć rodzica, dziecko zawsze wybierze zadbanie o rodzica, nawet kosztem zduszenia własnych potrzeb i własnych emocji. Więc to jest pierwszy scenariusz, i taki pierwszy scenariusz domu, w którym my, dzie jako dzieci, mogliśmy się wykształcić na people pleaserów. Kolejnym scenariuszem mógł być taki dom, w którym my, jako dzieci, byliśmy w ranie odrzucenia czy porzucenia, albo po prostu czuliśmy się gdzieś głęboko nieprzyjęci. Więc wtedy mogliśmy wejść w tę strategię zadowalacza. Tak jakbyśmy gdzieś wewnętrznie mówili takie zdanie i zadawali takie pytanie: czy jeżeli ja się będę starać, czy jeżeli ja będę dobrym doświadczeniem dla ciebie, mamo, dla ciebie, tato, to czy wtedy zasłużę na to prawo do życia? Czy jeżeli ja będę dobrym doświadczeniem, czy jeżeli ja nie będę przeszkadzać, to czy wtedy ja zasłużę na to prawo do życia? To czy wtedy będę bardziej przyjęta, bardziej przyjęty? A więc zadowalacz jako próba wypracowania prawa do życia. Zadowalacz jako próba wypracowania bycia bardziej przyjętym dzieckiem. Kolejny scenariusz, który też może Wam być bliski, to są i były takie domy rodzinne, w których było bardzo dużo napięcia. Bardzo dużo stresu, być może były kłótnie, być może był alkohol, być może było bardzo dużo napięcia pomiędzy rodzicami i my, którzy czuliśmy, że gdybyśmy nie weszli w tego zadowalacza, gdybyśmy nie weszli w tego, który po pierwsze niucha atmosferę i niucha to, co jest potrzebne, a potem to realizuje, że gdybyśmy w to nie weszli, to że Coś by się mogło tragicznie skończyć. To, że coś by się mogło skończyć masakrą. No bo popatrzcie sobie na przykład na takie scenariusze. Wezmę sobie na przykład ten dom alkoholowy. Zobaczcie, że dajmy na to, jeżeli tata wracał wstawiony czy pijany po całym dniu pracy i takie dziecko, taki people pleaser wiedział od razu dokładnie, co ma robić. Czyli najpierw potrafił wyczytać, że tata wraca pijany, a następnie wyciągał z tylnej kieszeni, mówię metaforycznie, całą strategię do przetrwania w takiej sytuacji. Czyli być może takie dziecko już wiedziało, że na wejściu musi rozwiązać tacie buty. Być może takie dziecko już wiedziało, że potem cały wieczór musi być cichutko. Musi iść do swojego pokoju. Być może takie dziecko już wiedziało, że potem musi na przykład spać z mamą albo spać z pijanym tatą, żeby się nie skończyło burdą i awanturą. Jest to dziecko zadowalacz? Jak najbardziej. I ja tutaj opowiem może historię ze swojego dzieciństwa. Um, właściwie, to takie, właściwie to takie dwie historie bym wam chciała opowiedzieć. Pierwsza historia to związana z rozwodem naszych rodziców, mówię moich rodziców, mojej rok starszej siostry Zofii, ja kiedy miałam około 7 lat, moja siostra około 8 lat, nasi rodzice się rozwiedli. I w tym rozwodzie było bardzo dużo trudu. Oni się w ogóle nie dogadywali. Mama, tata w ogóle się nie dogadywali. Mieli do siebie bardzo dużo żalu, bardzo dużo pretensji. Wielu rzeczy, czy też inaczej, na wielu płaszczyznach w ogóle się nie mogli porozumieć. Przede wszystkim to była płaszczyzna finansowa, ale to było w ogóle wyciąganie wielu, wielu żal, żali, i pretensji do siebie z przeszłości. I ja i moja siostra Zofia gdzieś pomiędzy tym, żeśmy Pływały gdzieś pomiędzy mamą, która miała ogrom pretensji do taty, a tatą, który miał ogrom pretensji do mamy, i jeżeli chciałyśmy utrzymać więź i relacje z jednym i z drugim rodzicem, to musiałyśmy tańczyć trochę tak jak nam zagrali. Więc kiedy byłyśmy w naszym podstawowym domu, w domu pierwszego kontaktu, czyli w domu naszej mamy, i nasza mama nagadywała na tatę, no to myśmy przytakiwały ale też, jakby wiedziałyśmy dokładnie, co robić, kiedy mama po raz kolejny, na przykład, była zła na tatę. Myśmy miały te wszystkie strategie opanowane. Jak mamy uspokoić, jak mamy uszczęśliwić, ja piekłam nie jeden raz ciasta, sprzątałam nie jeden raz dom, żeby mama nie była zła, kiedy my na przykład przyniosłyśmy po raz kolejny informację, nie wiem, że dajmy na to tata za coś nie zapłaci, no to jeżeli ja mam mamie dać trudną informację, że tata za coś nie zapłaci, to w zamian posprzątam najpierw dom, żeby mama była trochę mniej zła na tatę. A kiedy byłyśmy u taty, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, kiedy jechałyśmy na weekend do taty i tata na przykład zaczynał coś nagadywać na mamę, to my z kolei tacie przytakiwałyśmy. I tak samo, widząc tatę tak rzadko, nie było dla mnie tak naturalnym przebywać w jego domu. Więc też, żeby być dobrym doświadczeniem dla taty, byłam cichutka i pamiętam, jak odkładałam kiedyś naczynia do jego zmywarki, to chciałam to robić bezgłośnie, żeby tata myślał, że jestem taka dobrze wychowana i taka kulturalna. Więc tworzyłam całą tą personę. Właśnie po to, żeby utrzymać więź z tatą. Bo wydawało mi się, że innej córki tata nie przyjmie. A kiedy byłam z mamą, to tworzyłam personę, która byłaby ok dla mamy. Czyli kiedy byłam z mamą innymi słowy, w skrócie, kiedy byłam z mamą i kiedy byłyśmy z mamą, zadowalałyśmy mama, kiedy byłyśmy z tatą, zadowalałyśmy tatę. Więc ja ostatnio jak rozmawiałam z moją siostrą Zosią, tak rozmawiałyśmy, że po prostu, że to był istny kociokfik, bo w każdym mieszkaniu bycie dobrym dzieckiem oznaczało coś innego. Więc my miałyśmy serię strategii na mieszkanie mamy i serię strategii na mieszkanie taty. I powiem wam jeszcze jedną inną też taką dużą sytuację people pleasingu z mojego dzieciństwa, która tyczy się mojej babci, mamy mojej mamy. Ja kiedy byłam małą dziewczynką, dużo, dużo, dużo czasu spędzałam, i zresztą razem spędzałyśmy z moją siostrą u babci, mamy-mamy. I babcia miała do mnie szczególną słabość, może takiego słowa użyję. A więc ze mną chciała robić wszystkie zakupy na wszystkich możliwych targach, i chciała, żebym to ja jej towarzyszyła przygotowaniu obiadów, i chciała, żebym to ja jej śpiewała, czy żebym śpiewała innym ludziom. Jeżeli akurat przychodzili w gości do babci, babcia też podsuwała mi konkretne ubrania, konkretne sukienki, czy konkretne outfity, które chciała, żebym ja danego dnia założyła, albo czasami prosiła mnie, czy mogłabym z nią spać, i ja nie odmawiałam. Znowu. Dlaczego nie odmawiałam? Bo wiedziałam, czym się skończy odmowa. Ja wiedziałam, że odmowa mojej babci skończy się jej trzydniową ciszą do mnie. Czasem dwudniową, czasem jednodniową. Tak czy siak. Dla mnie, jako dla dziecka, to była wtedy sytuacja podbramkowa. Więc ja jako dziecko robiłam wszystko, żeby nie doświadczyć obrażenia mojej babci, żeby nie doświadczyć jedno-dwu-trzydniowej ciszy. I to jest o tym. Aspekcie, którego jeszcze nie poruszyłam, a mianowicie my, jako dzieci, bardzo często wchodzimy w zadowalanie, wchodzimy w people pleasing i wykształcamy w sobie te strategie people pleasingu właśnie po to, żeby utrzymać więź z opiekunem. Bo jeżeli ja bym odmawiała, jeżeli ja bym wybierała swoją własną tożsamość i swoją własną autonomię, i swoją własną autentyczność, i swoją własną integralność, to ja bym straciła kontakt z opiekunami. I znów z poziomu czysto biologicznego to jest dla dziecka niemożliwe. I zawsze, i tego nas bardzo, bardzo Gabor matełczy w szkole, którą teraz u niego kończę, że zawsze, kiedy dziecko stoi pomiędzy dylematem, czy wybrać więź, więź z opiekunami, więź z mamą, z tatą, czy wybrać siebie i swoją autentyczność, dziecko zawsze wybierze więź. Więc jeżeli za cenę więzi. Dziecko miałoby się pozbyć swojej własnej autentyczności i własnej integralności i własnej autonomii i własnej tożsamości. To dziecko zrobi to automatycznie i chętnie, bo dziecko musi mieć, to jest nasz nadrzędny cel, każdego z nas. Dziecko musi mieć i musi zrobić wszystko, żeby zachować dobrą relację z opiekunem. Więc jeżeli dziecko w imię relacji z opiekunem, w imię trwającej relacji z opiekunem ma, ma przestać mówić nie, to dziecko przestanie mówić nie, bo uczy się, że jeżeli powie nie, to straci więź z opiekunem, bo na przykład mama się obrazi. Albo jeżeli dziecko będzie wyrażało swoją złość, czy będzie wyrażało swój smutek, to na przykład mama przestanie się odzywać, albo na przykład mama każe wyjść do swojego pokoju, co dla dziecka jest równoznaczne z utratą więzi. Wiecie, my jako dzieci jesteśmy ultra, ultra dostrojeni. Ultra dostrojeni do świata zewnętrznego. My jesteśmy mistrzami obserwacji. Tym bardziej jesteśmy mistrzami obserwacji, im więcej jest napięcia w naszym domu rodzinnym, bo my wiemy, że my musimy obserwować. My musimy obserwować, żeby wiedzieć, w jakim stanie jest mama, w jakim stanie jest tata, w jakim stanie jest atmosfera w domu rodzinnym, a więc czego ewentualnie im trzeba, czego im trzeba, żeby ich rozluźnić, rozpuścić. Więc my jesteśmy jako dzieci w ogromnej czujności i obserwacji, im więcej napięcia w naszym domu rodzinnym. Więc my się dostrajamy do naszych opiekunów, co znów jest zaburzonym pływem, bo to opiekunowie powinni się dostrajać do nas i samoregulować um, siebie, po to, żeby móc regulować nas. Natomiast jeżeli w naszym domu jest dużo napięcia, to my się dostrajamy do rodziców i robimy wszystko, żeby uspokoić któregoś opiekuna, czy żeby zadowolić któregoś opiekuna, czy żeby uspokoić atmosferę w domu rodzinnym. A więc można powiedzieć, że people pleasing tworzy się również wszędzie tam, gdzie my jako dzieci musieliśmy się dopasowywać i musieliśmy wyczuwać i przeczuwać, jak się mają nasi opiekunowie, jak się ma atmosfera w domu rodzinnym. Czyli w skrócie, bo się rozgadałam, w skrócie chce mi się powiedzieć, kochani, że people pleasing to są dzieci, które musiały być z różnych przyczyn bardzo, bardzo, bardzo czujne i wyczulone na opiekuna. To są dzieci, które czuły się głęboko niewidziane, to są dzieci, które musiały dawać, to są dzieci, które musiały się Dostosowywać, dopasowywać to są dzieci, które musiały unikać lub oddać własną autentyczność w imię więzi, w imię spokoju, w imię jakiegokolwiek poczucia bezpieczeństwa. I jest taka złota zasada takie prawo rozwoju osobistego prawo rozwoju duchowego. Jeżeli ja nie byłam kochana w domu rodzinnym, to jako dorosła, jeśli jestem cały czas w tej ranie, będę chciała być bardzo, bardzo lubiana przez innych. Jeżeli ja nie byłem kochany w domu rodzinnym i mam nieruszoną teranę, to będę chciał być bardzo, bardzo lubiany przez innych. Ba jeżeli ja mam nieruszoną teranę, to to będzie dla mnie naturalne, że ja się będę bardzo starała i starał, żeby być lubiana czy lubiany przez innych. Bo jeżeli ja jako dziecko przez to, że czułam się niekochana, czy czułam się niekochany, i ja jako dziecko bardzo się starałam na więź, bardzo się starałam, by, by być widzianą, by być przyjętą, by być uznaną, bardzo się tam starałam, to dla mnie to będzie oczywiste, że ja w ten sam sposób się muszę starać jako dorosła, czy jako dorosły. Więc ci, którzy mają nieruszoną, Tą ranę, chcę mi się powiedzieć, że to jest taka rana porzucenia, odrzucenia. Ci, którzy mają nieruszoną tę ranę, dziecięce poczucie bycia niekochaną, niekochanym, ci, którzy mają to nieruszone, to będą dorośli, którzy będą chcieli być bardzo lubiani. A jak my sobie em, zaprzyjaźniamy ludzi? Jak my sobie zaprzyjaźniamy ludzi, kochani? No, poprzez nieodmawianie. Poprzez niewyrażanie się, poprzez byciem dobrym, miłym, uśmiechniętym, sympatycznym, my sobie tak zaprzyjaźniamy ludzi. I jeżeli ja jako dziecko, tym bardziej jeżeli ja jako dziecko nauczyłam się, że mi nie wolno mówić, odmawiać i czuć i mieć potrzeb, bo jak tylko mówiłam czy odmawiałam czy czułam czy miałam potrzeby to jeszcze gorzej to działało na moją więź z opiekunami to ja dokładnie z tym samym kopiuj wklej zapisem wchodzę w życie dorosłe więc ja jestem być może nauczona i nauczony że się nie odmawia nie wyraża nie ma się potrzeb nie ma się stanów emocjonalnych nie przeżywa się swoich stanów emocjonalnych ba może jestem tak odłączona od siebie że ja nawet nie wiem co ja czuję jako dorosła bo przez tyle lat nie miałam i nie miałam kontaktu ze swoim czuciem. Więc znów sprawdź sobie, droga kobieto, drogi mężczyzno, sprawdź sobie, jak bardzo ci zależy na tym, żeby inni cię lubili. Jak bardzo ci zależy na tym, żeby inni mówili, ona jest miła, on jest miły, ona jest dobra, on jest dobry, ona to zawsze mi wszystko załatwi. Ona to jest dorany przyłóż sprawdź. I to, co trzeba zaznaczyć przy people pleaserze, przy człowieku zadowalaczu, to to, że zadowalacz to jest zawsze, zawsze strategia przetrwania. Czyli w naszym dzieciństwie, innymi słowy, były jakieś warunki, warunki, które, było, które były ciężkie do zniesienia, bez znieczulenia. Więc weszliśmy w jakąś strategię, która nam pozwoliła przetrwać te trudne okoliczności w dzieciństwie. I tą strategią był zadowalacz. A więc, my jako dzieci, dorastając w takich, a nie innych warunkach, nauczyliśmy się, że żeby być bezpieczną, bezpiecznym, żeby być przyjętą, przyjętym, żeby być pochwaloną, pochwalonym, żeby mieć miłość, żeby mieć widzenie. Ja muszę rozczytać, co się dzieje w ludziach dookoła mnie. Ja muszę znaleźć ich potrzeby, emocjonalne lub nieemocjonalne. Ja muszę rozczytać, znaleźć i zrealizować. I to jest człowiek zadowalacz. To jest osoba, która rozczytuje ludzi dookoła. To jest osoba, która wie, i domyśla się, czego ludzie dookoła by potrzebowali, i czego atmosfera by potrzebowała? I to jest osoba, która realizuje te potrzeby, biorąc odpowiedzialność za stany, ludzi dookoła na siebie. Więc główne pytanie, a propos People Pleasera, a propos człowieka zadowalacza brzmi, jaka była funkcja twojego zadowalania. Czyli co dla Ciebie robiło zadowalanie w dzieciństwie? I co dla Ciebie robi zadowalanie dziś w życiu dorosłym? No to uwaga, co dla Ciebie robiło zadowalanie w dzieciństwie? Być może dzięki zadowalaniu Ty miałaś więź z opiekunem. Być może dzięki zadowalaniu Ty miałaś miałeś pochwały. Być może dzięki zadowalaniu Ty miałeś widzenie, czułeś się widziany. Być może dzięki zadowalaniu. Czułeś się kochany. I sprawdź sobie także, co to dla Ciebie robi teraz, co ty masz dzięki zadowalaniu. I często się okazuje, że ta strategia, która się rozpoczęła w naszym dzieciństwie, że ona trwa po dziś dzień, czyli na przykład w dzieciństwie. Zadowalanie pozwalało ci utrzymać więź, z którymś z opiekunów, dziś zadowalanie. W Twoim przekonaniu pozwala Ci utrzymać więź z ludźmi dookoła Ciebie, bo wewnątrz Ciebie żyje lęk, że gdybyś ty zawiodła, zawiodł, odmówił, odmówiła, wyraził, wyraziła się autentycznie, lub nie postawiła kogoś innego na pierwszym miejscu, to inni ludzie by się od Ciebie odwrócili. Żyje w Tobie przekonanie, że inni ludzie Cię lubią. Czy kochają tylko dlatego, że ty jesteś zawsze dobry, zawsze miła, że zawsze rozczytujesz ich potrzeby, że zawsze stawiasz innych wyżej niż siebie. A więc zadowalasz, bo boisz się stracić więź. Dziś już niekoniecznie z opiekunami, tylko także ze wszystkimi innymi dookoła ciebie. Więc tu najczęściej się nic nie zmienia. Jeżeli jakaś strategia przetrwania nam pozwoliła przetrwać dzieciństwo. A myśmy się nią nie zajęli na przestrzeni naszego dorosłego życia, to my najczęściej dalej z tą samą strategią przetrwania idziemy dalej, dalej do naszego życia dorosłego. I dalej realizujemy nasze życie dorosłe z poziomu strategii przetrwania w dzieciństwie. A paradoks jest taki, że tamte dziecięce okoliczności się już dla ciebie skończyły. Nawet jeżeli one były bardzo, bardzo trudne. I było tak, że, nie wiem, twoi rodzice, na przykład, się bardzo dużo kłócili, ja to też znam ze swojego domu. Rodzice, którzy się bardzo dużo kłócili, i ty jako dziecko musiałaś czy musiałeś się domyślić, czego rodzicom trzeba, kiedy i za którym, i po której stronie trzeba stanąć, po czyjej stronie trzeba stanąć, i jak pocieszyć mamę, i jak pocieszyć tatę, a może jak być mediatorem, a może w ogóle wyjść do swojego pokoju, żeby nie przeszkadzać. To też jest funkcja zadowalacza przecież. I tobie się wydaje, że ty. 40-letni, 40 nadal musisz zachowywać się w ten sam sposób. Czyli, że ty nadal musisz nie przeszkadzać, albo że ty nadal musisz stawać po czyjejś stronie, albo że ty nadal musisz pocieszać. A fakt jest taki, że tamte okoliczności, i tamte scenariusze, i tamte sytuacje się już skończyły. I ty nie musisz już zadowalać wszystkich dookoła, żeby przeżyć. Zobaczcie, jakie to jest dla nas nieoczywiste. Prawda, bo my przecież, jeżeli jesteśmy utknięci w traumie, czy w jakimś dziecięcym zranieniu, ale to jest właściwie to samo, bo trauma z greckiego to rana, to my właściwie, mimo tego, że mamy 30 czy 40 lat, to my właściwie nie wierzymy w to, że my mamy 30 czy 40 lat, a nie 2 czy 3 czy 4 czy 5 lat. I w różnych okolicznościach w naszym życiu dziś nas zabiera do postaw, a nawet do reakcji z wieku pięciu lat, czterech lat, trzech lat. No zabiera nas w postawach i w reakcjach i nawet w reakcjach z poziomu ciała zabiera nas do głębokiej przeszłości. I to dlatego my automatycznie wchodzimy w te wszystkie strategie przetrwania, na przykład w zadowalacza. No to teraz sytuacje z życia wzięte, sytuacje z warsztatów wzięte, jak i gdzie i w jaki sposób może się przejawiać nasz wewnętrzny zadowalacz, nasz wewnętrzny people pleaser. People pleasing to jest nie tylko to, co my bierzemy na siebie, żeby zadowolić innych, bo people pleasing to będzie nie tylko na przykład Kasia, która bierze na siebie nadgodziny, mimo tego, że nie ma energii, nie ma zasobów ale bierze na siebie te nadgodziny w pracy, bo chce, żeby szef o niej dobrze myślał, bo chce, żeby szef ją lubił, bo chce, żeby szef myślał, że ona jest niestrudzona, to nie tylko. To nie tylko takie sytuacje. People pleasing to nie tylko sytuacja, w której Bartek bierze na cały weekend dwa psy swoich rodziców, mimo tego, że absolutnie nie może w ten weekend wziąć tych psów do siebie, ale robi to, żeby mama i tata nie byli zawiedzeni. To też jest oczywiście people pleasing, ale to nie tylko to. People pleasing to nie tylko y, typowe nieodmawianie, kiedy na przykład babcia y, proponuje ci kolejnego sznycla, ty już nie możesz w siebie wcisnąć sznycla, ale bierzesz odpowiedzialność za to, że być może jeśli odmówisz, to babci zrobi się przykro, babci będzie smutno, więc wcis wciskasz w siebie sznycla, mimo tego, że głodna i głodny nie jesteś. Ale people pleasing, tak jak powiedziałam wcześniej, to także nieprzeszkadzanie. To także. Bycie bardziej w głowach wszystkich dookoła mnie i w myślach wszystkich dookoła mnie, niż we mnie samej. Więc, na przykład, people pleasing to także zastanawianie się w galerii handlowej, czy nie sikam za głośno i czy ludzie w kabinach dookoła mnie nie za bardzo słyszą to moje sikanie. Albo people pleasing to na przykład także sytuacje, kiedy opowiadamy jakąś historię. I nie jesteśmy skupieni na swoim przekazie, tylko jesteśmy bardziej skupieni na tym, czy nie opowiadamy, aby za długo. Albo czy wszyscy tak samo się śmieją z tej historii, albo czy Asi, która siedzi po drugiej stronie stołu, na pewno się moja historia podoba. Albo czy może już powinnam skończyć, bo może ktoś inny by przecież też chciał pewnie opowiedzieć jakąś swoją historię. Albo czy opowiadam z dość wyraźnym flow, a może jednak za dużo jest czegoś w mojej historii. Historii, czy na pewno każdy ma dobre doświadczenie, słuchając tej mojej historii, tak? To jest też people pleasing. Inną sytuacją people pleasingu byłaby na przykład ta, którą ja przeżyłam w szpitalu. To była typowa sytuacja people pleasingu i zadowalacza z mojej strony. Byłam w szpitalu i dostałam taką informację od pani pielęgniarki, że jeżeli bym się chciało siku, to mam wtedy po prostu zawołać. Panią pielęgniarkę albo pana pielęgniarza, żeby albo mnie podprowadzili do łazienki, albo żeby mi podali kaczkę, w zależności od tego, jak się będę czuła. No i e, ja, na może 10, może 15 minut po otrzymaniu tej informacji, już bardzo chciałam siku, bardzo już mi się chciało do toalety. No ale tak patrzę na zegarek i tak sobie myślę, nie no, kurde, ona mi to powiedziała 10-15 minut temu, to jest za szybko, ja muszę wytrzymać jeszcze, żeby nie robić problemu. No, więc zaczęłam ze sobą negocjować, wytrzymałam 30 minut, kolejne 30 minut, kolejne 30 minut, i tak prawie po dwóch godzinach takich negocjacji ze sobą, że jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie powiem, jeszcze nie powiem, w końcu podszedł do mnie pan pielęgniarz, żeby mi zmienić kroplówkę, żeby mi wymienić kroplówkę. I ja wtedy dopiero, korzystając z okazji, korzystając z tego, że ten pielęgniarz i tak już do mnie podszedł. Ja wtedy dopiero powiedziałam do niego, przepraszam, czy ja bym mogła skorzystać, czy pan by mi pomógł się tutaj pocać, albo czy pan by mi podał kaczuszkę, tak? Czyli ja tak bardzo, słuchajcie, nie chciałam przeszkadzać, ja tak bardzo nie chciałam, żeby ktoś... O mnie pomyślał, że kurde, przecież ona co chwila sika i chodzi do tej toalety, czy ona ile ona nie wytrzymała, tak? Tak bardzo nie chciałam, żeby ludzie na mój temat cokolwiek pomyśleli, że jeden negocjowałam ze sobą i trzymałam na siłę siku prawie przez dwie godziny, a dwa odezwałam się i tak przy okazji, korzystając z tego, że pan pielęgniarz do mnie podszedł, ale kiedy rozmawiałam z moją siostrą tak jak mówiłam wcześniej kilka ładnych dni temu, ona powiedziała do mnie, Marianna, mój people pleasing w pewnym momencie mojego życia osiągnął jakiś szczyt, osiągnął jakiś zenit ja wyobraź sobie Marianna, mówi moja siostra Zofia, miałam lekcje jazdy, zdawałam na prawo jazdy, miałam tam jazdy szkoleniowe i słuchaj, nawet jak miałam pierwszeństwo na drodze, to ja i tak przepuszczałam wszystkich. Ja miałam pierwszeństwo, ale ja chciałam, żeby inni pojechali najpierw. Ja pojadę za nimi. Niech chcę, nie myślą, że ja tutaj się przed nich wpycham. Nie, niech oni jadą pierwsi. Ja pojadę za nimi. Aż dopiero Marianna mówi, moja siostra Zofia, któregoś dnia mój instruktor tak mnie opierdolił. Powiedział, że stanowię zagrożenie na drodze i że mam jechać, jak mam znak pierwszeństwa. Więc słuchajcie... People pleasing, tak, może dojść do takich granic możliwości. Tak. Innymi historiami people pleasingu byłyby wszystkie historie, tak jak już mówiłam, w których nie odmawiamy, bo tego już chyba dotknęłam wcześniej. Wszystkie te historie, w których nie odmawiamy, czyli na przykład ty, która idziesz do galerii handlowej, i pani automatycznie przy kasie się ciebie pyta o twojego maila, o twój numer telefonu, żebyś podał, podała do swojej karty stałego klienta. Ty nie chcesz rozdawać swoich danych, albo nie chcesz w ogóle karty stałego klienta z tego sklepu, bo to ci jest po prostu niepotrzebne, ale mimo wszystko, żeby być tą wyjątkową, dobrą klientką, tym dobrym, najlepszym klientem, którego pani za kasą dzisiaj spotkaj, i pozna. Ty podajesz swoje dane. A co? Podajesz dane do karty stałego klienta, mimo tego, że masz już 1500 kart stałego klienta w swoim portfelu. Kart, których nigdy nie używasz. Albo na przykład, kiedy ktoś cię podrywa i ty, kurde, miałam dużo takich sytuacji w szkole. Kiedy ktoś cię podrywa i ty wiesz, że nie jesteś zainteresowana tym chłopakiem, nie jesteś zainteresowany tą dziewczyną. Tą kobietą, tym mężczyzną, w zależności od tego, ile masz lat, ale w to idziesz. Idziesz na jedną randkę, na drugą randkę, na trzecią randkę, może się potem jakoś wymigasz. No, ja to znam ze szkoły. Miałam kilka takich sytuacji, w których zaprosił mnie na randkę chłopak, który nie był w ogóle w moim guście, w ogóle w moim typie, w ogóle nie, nie to flow, nie to. Porozumienie, nie to połączenie, ale ja do siebie mówiłam, Marianna, przestań wybrzydać. Marianna, przecież to jest dobry człowiek. Marianna, przecież on ci krzywdy nie zrobił. Dlaczego ty z nim nie pójdziesz na randkę, dlaczego ty z nim nie pójdziesz na kawę. No, negocjacje, nie? Negocjacja, autonegocjacja. Albo na przykład inna sytuacja people pleasingu, spotykasz się z kimś, ta osoba cię zaprasza, żebyś został. Czy została na noc? Ty dobrze wiesz, że nie chcesz zostać na noc, bo następnego dnia masz pracę, albo po prostu to nie ten dzień, nie ta noc, nie te okoliczności, nie masz ochoty, wszystko jedno o co, o, co, o co w tym chodzi, jaka jest przyczyna, ale po prostu nie chcesz zostać i całe ciało i cała twoja autentyczność wysyła ci sygnały, że nie, ja nie chcę zostać, ale mówisz, ok, tak, dobra zostanę, bo nie będę robił, czy nie będę robiła przykrości tej drugiej stronie. Czyli znów biorę odpowiedzialność za ewentualny stan emocjonalny tej drugiej strony. I bardzo często przez takie właśnie nasze podejścia relacje się psują, bo my bardzo często wchodzimy w złość na tą osobę, która nam zaproponowała, żebyśmy zostali na noc, a tak naprawdę jesteśmy źli na siebie, że nie potrafiliśmy odmówić, kiedy chcieliśmy. I myślę, i myślę że wszystkich nas szokuje taka myśl, no, ale tak, no takie są fakty, że my, będąc w strategii people pleasingu, my możemy na people pleasingu stracić dziewictwo, drogie kobiety. No bo nie odmówię, bo jak mu odmówię, to zrobi mu się przykro, przecież to jest dobry chłopak, przecież to jest dobry człowiek. A co ja będę odmawiać? A będzie mu miło, jak się zgodzę. No, można stracić dziewictwo na people pleasingu? Można. Można uprawiać seks, którego się nie chce uprawiać na people pleasingu? Można. Można się zgodzić na pracę, której się wcale nie chce przyjąć na people pleasingu? Można. No bo co się nie będę zgadzać? A temu szefowi będzie przykro, jak ja odmówię, czy powiem, że jednak, jednak mi się odwidziało, jednak, jednak, jednak nie chcę dla siebie tej posady, albo jednak nie chcę dla siebie tej pracy. Co ja będę przykrość im robiła? Czy na people pleasingu można wyjść za mąż? Można. Czy na people pleasingu można nie zakończyć relacji, kiedy się chciało ją zakończyć i pozwolić brnąć tej relacji dalej do przodu? Można. Czy na people pleasingu można zajść w ciążę? Można. No bo ja nie zrobię przykrości nawet często nie tyle mojemu partnerowi, ile na przykład moim rodzicom i wtedy... Powiem brzydko, mechanicznie, ale robisz sobie dziecko, żeby uszczęśliwić kogoś. People pleasing, jak ta lala. No więc pomyślcie sobie, co wam robi myśl, że ty miałabyś czy miałbyś komuś odmówić? Że miałabyś i miałbyś powiedzieć nie? Co ci robi myśl. Że ktoś może przestał bycie przez to lubić, bo tak może być? Co ci robi myśl, że ktoś nie zrozumie, dlaczego to odmawiasz, bo tak może być? I my w odmawianiu się bardzo często boimy poczucia winy, prawda? Boimy się, że nas zeżre poczucie winy. A co stoi na szali? Ja zawsze lubię wracać do tego wątku. Co stoi na szali? Jeśli odmówię. Owszem, mogę czuć poczucie winy. Jeśli nie odmówię, to będę na siebie wściekła, będę na siebie wściekła, wściekły, ale też będę wściekła, wściekły na tą drugą osobę, która tą daną rzecz zaproponowała, czy o tą daną rzecz mnie poprosiła. I ja jestem wtórnie wściekła. Czy wściekły na tę drugą osobę, bo tak naprawdę głęboko jestem wściekła i wściekły na siebie, że nie potrafię powiedzieć: Stop, nie, nie chcę, nie zrobię, nie pojadę, dziś nie, przykro mi. Więc na szali stoi albo poczucie winy, jeśli odmówię, albo ogromna złość i żal do siebie i taki samo gwałt, samo przekroczenie. I teraz, które waży więcej? Ja zawsze mówię, że poczucie winy, kiedy odmawiamy. Poczucie winy jest do wystania. Ja bardzo często używam tego słowa wystój, wystój. Było trudno odmówić, przyszło poczucie winy, okej, okay, wystój to. Bo to twoje poczucie winy po odmowie czegoś komuś, czy po niezrealizowaniu jakiejś przysługi, to nie jest dorosła część ciebie. To jest bardzo, bardzo dziecięca część ciebie, która się boi, że ponieważ odmówiłaś odmówiłaś to skończy się relacja. Bo na przykład kiedy odmawiałaś czy odmawiałeś w dzieciństwie rodzic się obrażał, rodzic karał ciszą albo trzeba było wyjść do swojego pokoju. Więc to jest bardzo, bardzo stara, głęboko poraniona dziecięca część ciebie, która doświadczała srogich konsekwencji za odmawianie w dzieciństwie. I to poczucie winy, kiedy jesteśmy dorośli, ono jest do wytrzymania, ono jest do wystania. Ba, im częściej będziesz się odzywać autentycznie, im częściej będziesz odmawiać, kiedy naprawdę tego chcesz, tym to poczucie winy stanie się bardziej, bardziej jak chleb powszedni. Stanie się bardziej zaprzyjaźnione. Bo ty będziesz wiedział i wiedziała, znając swoją urodę swojego dzieciństwa, będziesz wiedział i wiedziała, że okej, okay, ja jak odmawiam, to zawsze mam przynajmniej odrobinę poczciawiny. winy. Okej, okay, jestem w stanie się z tym zaprzyjaźnić, z tą informacją na swój temat. I jestem w stanie to wystać. Natomiast samogwałt, samozdrada, żal i złość, to jest trucizna, która głęboko cię niszczy. I która nie tylko wpływa na twoją relację z samą sobą, z samym sobą, nie tylko wpływa na twoją relację z innymi ludźmi, ale także wpływa na twoje zdrowie. Tak, na twoje zdrowie fizyczne. I śmiem twierdzić, jako osoba, która chorowała 4 lata na brzmienie zapalnienia elita grubego ja wiele widziałam, w wielu miejscach byłam, w wielu celach szpitalnych byłam. Um, śmiem twierdzić, i śmiem twierdzić, że to jest zdanie prawdziwe, że z całą pewnością nie każdy, kto się przekracza, będzie chorował, ale z całą pewnością każdy chorujący przewlekle, a już najbardziej każdy chorujący na chorobę autoimmunologiczną to jest osoba, która się przekracza. To jest osoba, która zna samogwałty, to jest osoba, która wie, co to znaczy się nie wyrażać, to jest osoba, która wie, co znaczy nie wyrażać swojej złości i nie mówić swojego nie. Tym są choroby autoimmunologiczne. Bo warto sobie zadać pytanie, dlaczego mój układ immunologiczny bije sam w siebie. Choroba autoimmunologiczna, czyli ja zabijam sama siebie, ja zabijam sam siebie. Mój organizm traktuje mnie jako wroga. Więc wszystkie te nie. Stop, nie pójdę, nie zrobię, nie chcę, przykro mi, ale nie. Wszystko to, czego my nie mówimy, a chcemy powiedzieć, to obraca się przeciwko nam. I Gabor Matek, który napisał piękną książkę. Wartościową bardzo, kiedy ciało mówi nie. On mówi, że bardzo często przy tych chorobach autoimmunologicznych, parafrazuję, bo nie mam tej książki teraz przy, yy, przy sobie, on mówi, że bardzo często przy chorobach, szczególnie właśnie autoimmunologicznych, ale w ogóle przy chorobach przewlekłych, jest tak, że kiedy my nie możemy gardłem powiedzieć nie, to nasze ciało mówi nie za nas, właśnie tymi dolegliwościami. Więc myślę, że każdy z nas, Musi sobie sam zadać pytanie, albo może, nie wiem, nie musi, ale warto by było, żeby każdy z nas sam sobie zadał pytanie: Czy ja jestem świadom, czy ja jestem świadoma, jaką cenę płacę za niewyrażanie? Bo poczucie winy? Da się wystać. Co więcej, jeżeli zrozumiesz, że biorąc pod uwagę takie, a nie inne Twoje dzieciństwo, to poczucie winy jest normalne, jest częścią Twojej urody. To jest naprawdę do wystania. Natomiast żal, złość, samogwałt i samoprzekroczenie to toksyna, którą rozpuszczasz w swoim ciele na własną odpowiedzialność i na własne życzenie. No i na koniec to najważniejsze pytanie, na które wszyscy czekają. Jak zacząć wychodzić z zadowalania innych. Po pierwsze, popatrz na funkcję popatrz na funkcję bo wtedy możliwe że pobudzić się także wdzięczność do tego twojego wewnętrznego zadowalacza a więc pozwól sobie odpowiedzieć na pytanie co by się wtedy w dzieciństwie stało gdybym nie zadowalała co by się wtedy w dzieciństwie stało gdybym nie zadowalał co by się wtedy w dzieciństwie stało Gdybym nie rozczytała potrzeb mojej mamy. Gdybym nie rozczytał potrzeb mojego taty. Gdybym nie rozczytała potrzeb mojego taty. Gdybym nie rozczytał, nie rozczytała potrzeb atmosfery w domu rodzinnym. Co by się wtedy stało? Co by się wtedy stało, gdybym odmówił i odmówiła? Co by się wtedy stało? Bo jak sobie zaczniesz odpowiadać na te pytania, to zobaczysz, ile ważnego ta funkcja zadowalacza ci przyniosła. Bo ja, Marianka, gdybym nie... Zadowalała mojej babci, czyli gdybym odmawiała, to doświadczałabym regularnych dni milczenia i to by było dla mnie bardzo, bardzo trudne tam wtedy. Gdybym nie zadowalała w kontekście rozwodu rodziców, to być może bym straciła więź z którymś z opiekunów. Gdybym nie zadowalała, kiedy Moja mama była w trudnych stanach emocjonalnych. To nie wiem, jakby to się skończyło dla mojej mamy. Ja w ogóle zauważyłam, wiecie, i to tak się podzielę trochę swoją, swoim takim wglądem, że dzieci z rozwodów, podobnie jak dzieci z domów dysfunkcyjnych, podobnie jak dzieci z domów używkowych to są dzieci bardzo, bardzo czujne. Bardzo obserwujące i widzące każdy zmieniający się szczegół. Więc, gdybym ja tam wtedy nie zwracała uwagi na te zmieniające się szczegóły i gdybym na nie nie reagowała, to na pewno bym się nie czuła w ogóle bezpiecznie. Więc, tak, to mi pomogło przetrwać w jakimś fragmencie mojego dzieciństwa, to mi pomogło przetrwać i to zrobiło swoją bardzo dobrą robotę. I kiedy tak pozwolimy sobie popatrzeć na naszego wewnętrznego zadowalacza, wtedy mam takie wrażenie, że, mo że możemy zacząć wykształcać do niego. W stronę tej zadowalającej części nas możemy wykształcać bardzo dużo wdzięczności, bo ja rozumiem, dlaczego w moim charakterze był element zadowalacza. A czasem, a czasem, a czasem, kurwa, tak, czasem się przebija. Wciąż po dziś dzień. To jest moja uroda. Ja taka wyrosłam. Takie to mam. Dziś jestem tego świadoma. Dziś to rozpoznaję. Dziś jest mi o wiele, o wiele, o wiele prościej wyłapywać te momenty, kiedy mnie. Ach, tak mnie ciągnie, tak mnie kusi, kurde, w tą stronę. Okej, okay. wtedy mówię do tej zadowalającej części siebie. Widzę cię. Cześć. Mój stary przyjacielu. Znamy się. Wiele razy mi pomogłaś i pomogłeś. Dzisiaj siadaj koło mnie. Bo ja, bo ja próbuję po nowemu. <laughs> Natomiast no tak, no, pomogło mi to przetrwać w dzieciństwie. I, I w ogóle chyba chciałabym to jeszcze poszerzyć, sorry, ale może tak trochę poskaczę pod koniec i dobrze właśnie tak będzie. Że dobrze, żebyście pamiętali, że wasz charakter, wasza osobowość na dzień dobry, jest zbiorem adaptacji z dzieciństwa. Twoja osobowość nie jest z kosmosu. Ja tu się śmieję, jak ludzie czasem, tak wewnętrznie oczywiście, <grafię> jak ludzie czasami mówią, że, o, bo ja taka nieśmiała, no ale dlaczego? Zazwyczaj to jakaś adaptacja z dzieciństwa. Bo na przykład trzeba było być dzieckiem wycofanym, albo jak ktoś mówi, o, bo ja taki gadatliwy. Dlaczego? Często to jakaś adaptacja z dzieciństwa. Często na przykład to jest adaptacja, gdzie trzeba było zagadywać w jakichś konkretnych, na przykład bardzo napięciowych, napiętych warunkach i takich pełnych stresu warunkach w domu rodzinnym. Ktoś na przykład mówi, że o, ja się boję, ja się boję ludzi. Okej, okay, dlaczego? To też jakaś adaptacja z dzieciństwa. Więc nasz charakter, nasza osobowość, to nie jest odklejone od naszego dzieciństwa. I Ba, to nawet nie jest odklejone od traum transgeneracyjnych, ale to już trochę inny temat. Więc kiedy pozwolisz sobie tak na siebie popatrzeć, czyli że to nie jestem ja zadowalacz, ok? To nie jestem ja nienormalny, ja nienormalna. To nie jestem ja chory, chora. To jest ja zdrowy i zdrowa. Bo wtedy to mnie naprawdę chroniło w dzieciństwie. I... Wykształciło się we mnie jako wypadkowa takiego, a nie innego domu. Tylko, że dziś nie potrzebuję już reagować w ten sam sposób, w który reagowałem i reagowałam jako mała dziewczynka czy mały chłopiec. To jest po prostu warte do zapamiętania, że dziś masz już 25, 30, 40, 50, 60 lat i wolno ci reagować po dorosłemu. Ale często, żeby móc reagować po dorosłemu, no to się trzeba zaopiekować tym, co się wydarzyło tam i wtedy. Natomiast warto i to też jest jakby kolejny podpunkt wychodzenia z tego zadowalacza warto słuchać siebie, warto słuchać sygnałów, które płyną z Twojego ciała, bo zawsze w naszym ciele, zawsze w naszym ciele przebija się autentyczność. Chcesz powiedzieć nie, ale mówisz tak: zobacz, co się dzieje w Twoim ciele. Rozczytuj te sygnały nie pozostawaj na nie głucha i głuchy. Bo my czujemy, kiedy dochodzi do tego wewnętrznego tarcia między nami autentycznymi, a nami zadowalaczami. I im więcej będziemy wybierać tej autentycznej części siebie, tym ona bardziej będzie dochodziła do głosu. A czasem, żebyśmy jakby weszli z nią w ogóle, z tą autentyczną częścią siebie, żebyśmy weszli z nią w porozumienie, potrzebujemy mm, trochę wprawy. Bo jeżeli przez 20 czy 30 czy 40 lat twojego życia ta autentyczna część ciebie była zduszana, to nie dziwota, że teraz ten głos jest o wiele mniejszy i o wiele cichszy. Ale za każdym razem, za każdym razem, kiedy będziesz wybierać ten swój cichy, cichy, cichy być może dzisiaj głos, tym bardziej on będzie rósł w siłę, tym bardziej on będzie rósł w moc. I kiedy kończysz dane spotkanie, to sprawdzaj, jeśli trudno ci sprawdzać w trakcie spotkania, to sprawdzaj na początek po spotkaniu. Sprawdzaj, czy ja tam byłam i byłem sobą. Czy ja tam reagowałam i reagowałem ze swojego autentycznego miejsca i punktu takiego, jakiego, z jakiego chciałam i chciałem reagować. A jeśli nie byłam gdzieś sobą, to zapytaj się siebie, czemu trudno mi było w tej sytuacji, w tej okoliczności być prawdziwie sobą. Albo czemu trudno mi było zostać z tym, co ja czuję, a wlazłam i wlazłem w czucie czy myślenie kogoś innego. Dialoguj ze sobą. To jest początek odwyku. Zauważyć, nazwać, poczuć i wejść w autociekawość. Stań się siebie ciekawa, stań się siebie ciekawy, bo nic, co się w tobie dzieje, nie dzieje się przypadkowo. I żadna Twoja reakcja także nie jest przypadkowa. Kochani, tutaj stawiam kropkę i mam nadzieję, że ten odcinek będzie miał dla Was dużo, jak ja to mówię, rzeczy do wzięcia na wynos. Mam nadzieję, że po pierwsze, odnaleźliście się w tych scenariuszach. Po drugie, że być może zobaczyliście szerszą perspektywę. Funkcji zadowalacza w Was? No i mam także nadzieję, że będziecie wracać do dialogowania ze swoją autentycznością, która zawsze Was prowadzi. Pytanie tylko, czy wchodzisz z nią w konwersację, czy po raz kolejny zaklejasz jej usta taśmą. Pięknych wglądów, pięknych refleksji i dojrzałych przemyśleń. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Trzymajcie się ciepło. Po pożegnaniu doprecyzujmy jedną rzecz. Podcast nie zastępuje terapii indywidualnej. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, skieruj się do najbliższego lub do wybranego gabinetu psychoterapeutycznego. Marianna Gierszewska.